Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na aktualizację analizy technicznej pary Bitcoin do złotówki na giełdzie Zonda. Dzisiaj jest środa, 13 lipca 2022 roku. Analiza tradycyjnie jest przez nas przeprowadzana na interwale dziennym. Ja używam klasycznej analizy technicznej, teorii fal Eliota oraz oczywiście poziomów Fibonacciego. Jak widzicie, tutaj mamy do czynienia cały czas z ruchem wzrostowym na Bitcoinie w ostatnim czasie. Póki co, gdybyśmy mieli go skwantyfikować, ten ruch wzrostowy ma tylko i wyłącznie 3 fale. No i nie jest to szczególnie dobra wiadomość. Dlaczego? Dlatego, że tego rodzaju ruchy wzrostowe, zgodnie z teorią fal Eliota, muszą być klasyfikowane jako korekta. W naszym wypadku będzie to korekta wzrostowa w ruchu oczywiście spadkowym, ponieważ taki jest trend wyższego rzędu. I ostatnio mieliśmy również naruszenie bardzo wyraźne szczytu fali A, czyli tutaj poziomu 97500. Wyraźnie on został przebity, 4 dni spadkowe z rzędu, no i nie ma dlatego możliwości zamiany tego powiedzmy licznika na falę pierwszą, falę drugą, tutaj korektę, no i tu jakąś długą falę, powiedzmy silną falę trzecią, gdyż jak widać, ona nie jest ani długa, ani silna. No i oczywiście tutaj mamy nakładanie się fal, więc tu już wszystko tutaj, jeżeli chodzi o impulsywne jakieś scenariusze, no po prostu wzięło w łeb. To nie jest ten moment, to nie jest ten czas. Rynek nie wykonuje impulsywnych wzrostów, a jeżeli nasz scenariusz spadkowy ABC, czyli ten duży scenariusz zaznaczony dużymi literami, jest poprawny, powinien rynek robić, jak już mówiłem wielokrotnie, agresywne, dynamiczne wzrosty. Rynek tak nie robi, co jednocześnie oznacza, że to nie jest jeszcze ten moment, przy którym fala C się zakończyła. Najprawdopodobniej wygląda na to, że będzie tutaj jakieś jeszcze, powiedzmy, budowanie jakiegoś kolejnego cyklu, być może jakiegoś cyklu takiego już typowo w terminologii eliotowskiej to się nazywa łącznik, być może będzie to jakiś łącznik zrobiony gdzieś tutaj w okolicach, powiedzmy 100-110 tysięcy złotych. Nie specjalnie teraz wiadomo tak naprawdę, gdzie będzie szczyt ewentualnego łącznika i później oczywiście kolejna fala ABC do spadkowa i to już będzie korekta złożona i tak naprawdę easy trading się skończył w takim wypadku, ponieważ korekta złożona może mieć różne formy, różne kształty, przynajmniej 3 pierwsze fale znamy, ale jak ona się później rozwinie, to już tylko sam rynek wie, jak on to załatwi. To jest pierwszy nasz scenariusz, mówiący o tym, że teraz wykonujemy łącznik fali powiedzmy X, tak ją nazwiemy, tak się w nomenklaturze to określa, fala X. Możliwe jest jeszcze także oczywiście pogłębienie tego dołka fali C, czyli możliwe jest to, że źle sobie tutaj oznaczyliśmy ten dołek fali C, a tak naprawdę jak go sobie chwycę, to on będzie gdzieś kompletnie niżej. Tak, i tak naprawdę tutaj ta ABC korekta wzrostowa będzie częścią tej fali C, może to jakaś fala czwarta będzie, może coś innego. Tak by to wyglądało również ze strony technicznej, aczkolwiek no już jest dosyć duża ta fala i w cenie, i w czasie, więc wypadałoby po prostu coś z tym zrobić. Ale to jest nasz drugi scenariusz, zobaczymy, który się tutaj będzie sprawdzał. Pamiętajcie, że jest okres takich wakacyjnych wyjazdów, wakacyjnych urlopów, niespecjalnie tutaj ludzie się garną do tradingu w tych miesiącach, więc może być duża zmienność, mała płynność na rynkach, czyli będziemy mieli no, duże po prostu ruchy wzrostowe, duże ruchy spadkowe, natomiast płynność będzie bardzo niska i będą się nam tworzyć tego rodzaju na przykład tego rodzaju świeczki z jakimiś cieniami górnymi bądź też dolnymi bardzo dużymi. Także uważajmy również na to. Póki co obecna sytuacja w skali takiej, powiedzmy, mikro przedstawia się następująco. Typowo technicznie ABC zakończone do góry, korekta prawdopodobnie zakończona, bardzo ładnie uderzona w kanał
kanał wzrostowy, krótkoterminowy, prawdopodobnie dotkniemy tutaj dolnego ograniczenia tego kanału w okolicach poziomu powiedzmy 90 tysięcy złotych i teraz zobaczymy, czy będzie odbicie oczywiście i ponowny ruch w kanale, co by oznaczało, że byki walczą i starają się utrzymać tą cenę przynajmniej w tym kanale wzrostowym lub też nastąpi oczywiście wyłamanie dołem z tego kanału, następny poziom wsparcia jest na 84 400, no a kolejny jest na 79 350, to jest oczywiście dołek fali C. Zawsze rynek może spaść jeszcze niżej, jak tylko mu na to będzie, jak tylko będzie miał taki, powiedzmy sobie, kaprys. To wszystko zależy od tego, jaka jest oczywiście sytuacja z popytem i z podażą. Także póki co do obserwacji nasz kanał przede wszystkim i reakcja rynku na wybicie bądź też odbicie od kanału. No i widzimy, że momentum sukcesywnie spada. Jesteśmy znowu poniżej poziomu 50 punktów. Terytorium jest negatywne, przewagi mają sprzedający. No i tak to się przedstawia na środę. Póki co nie ma specjalnie żadnych ambitnych wybić, ambitnych wzrostów ani też spadków, więc zostawiam sytuację tak jak jest i do obserwacji. Tyle ode mnie na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie analizy. Pozdrawiam bardzo serdecznie. No i oczywiście liczę na kolejne spotkanie w piątek. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć.